Siemanko, siemanko, witam serdecznie. Z tej strony Dominik Gęsiarz, moim gościem dzisiaj z Raku. Witam serdecznie. Hej. Lecimy sobie z 13 odsłoną naszego projektu, aktywnie w Częstowie. Raku tutaj odpowie na nasze pytania. Powiedz mi, kim tak naprawdę jesteś, bo myślę, że część tutaj osób oglądających materiał nie będzie wiedziało, z kim mam do czynienia dzisiaj. A więc cześć wam, jestem Michał Raku Rakowski. Jestem rolkarzem od 28 lat, jeżdżę na rolkach. Promuję ten sport w naszym mieście, jak i w całej Polsce. Promujemy ten sport przez jazdę agresywną, przez hokej, jazdę slalomową. Prowadzę szkółkę roller skate. Aktywnie uczestniczę w projekcie I Love Rolki, który w Polsce prowadzi, jakby zrzesza bardzo dużo szkółek w różnych miastach. I promujemy ten nasz super sport, że tak powiem. Jasne. Powiedz mi, polecimy sobie z drugim pytaniem. Skąd się wzięła ta twoja pasja? Oj, to by trzeba było sięgnąć daleko wstecz, do lat 90., kiedy jeździliśmy na łyżwach i pojawiły się nagle na świecie rolki. To była taka zupełna nowość. No jakby adekwatnie, naturalnie przeszliśmy z łyżew na coś nowego, na rolki. Było to dla nas takie wow. Gdzieś tam widzieliśmy na filmach w Stanach, jak ludzie zaczynają, jeżdżą, próbują. No i chcieliśmy spróbować u nas tutaj na naszym podwórku poczuć, jak to wygląda, jak to się smakuje, że nagle jeździmy na lodowisku, jesteśmy ograniczeni bandami, a tutaj sobie możemy wyjść na miasto i tak naprawdę jechać freestyle. Wszędzie. Dokładnie. Możemy zjechać po schodach, skoczyć, przeskoczyć murek, cokolwiek. Jasne. Generalnie rzecz biorąc, na nasze trzecie pytanie już odpowiedziałeś, bo chciałem zapytać, jak długo jeździsz, ale powiedz mi może o jakieś takie twoje największe życiowe osiągnięcie, taki sukces związany z rolkami? Oj, no to przez 28 lat jazdy rzeczywiście tutaj dużo się działo. No takim największym sukcesem na pewno no to jest zdobycie Mistrzostwa Polski. No, super, na streetie i na rampie, dzięki. Potem gdzieś tam jakiś czas trochę odszedłem od zawodu, wiadomo, praca, rodzina i tak dalej. No i na szczęście udało mi się w tym roku wystartować w całej serii Mistrzostw Polski. I jako najstarszy zawodnik zająłem w rankingu na 50 startujących zawodników 20 miejsce. No to super. Więc myślę, że taki powrót po latach jest całkiem fajnie. Tak jest i już się szykujemy na przyszły sezon, więc będzie na pewno jeszcze lepiej. Będzie mocno. Na pewno. Kurczę, no to naprawdę nieźle. Teraz chciałbym zadać pytanko, bo widzimy, jesteśmy tutaj na Liśnicy, jest pewien skatepark. Gdzie jeszcze w Częstochowie możemy tak pojeździć? No i Częstochowa jakby, no rolki wywodzą się bardzo w Polsce z jazdy agresywnej, która w latach 90. była tak popularna. I wtedy rzeczywiście brakowało nam miejsc do jazdy, tak naprawdę w Warszawie był jeden skatepark, w Łodzi był skatepark. No ale na szczęście tutaj miasto Częstochowa zobaczyło, że jest potencjał wśród młodych rolkarzy w Częstochowie. Taka potrzeba chyba. Potrzeba jakby wybudowania nam jakiegoś obiektu, którego brakowało bardzo. No i tak powstał pierwszy skatepark na promenadzie. Fajnie było, że mogliśmy mieć wpływ na to, jak on będzie wyglądał, tak? Że miasto jakby rozmawiało z nami. No i chciało, żeby ten obiekt spełniał nasze jakby wymagania. Oczekiwania takie. Oczekiwania, wymagania. Zjazdu. Dokładnie, żeby te przejazdy na nim były fajne. No i teraz w tym momencie mamy 4 skateparki w Częstochowie. Mamy właśnie promenadę, mamy Lisiniec, mamy na Rakowie i mamy na Wyczerpach mały nowy skatepark. Więc myślę, że w tym momencie oczywiście jest dobrze. Młodzież ma gdzie jeździć, ale jak zawsze oczywiście brakuje nam obiektu na zimę. Nie mamy gdzie zimą trenować. Rzeczywiście, można zauważyć tu pewną jakby taką tematyczną i nie tylko problematyczną sytuację, no bo jednak pogoda jest pewien tak tylko jest. Czas. Tak jak widzimy teraz, już mamy liście, jest wilgoć i tak naprawdę ciężko już w tym momencie jeździć tutaj na tych obiektach. Niebezpiecznie będzie nawet. Niebezpiecznie będzie, dokładnie. Jasne. Teraz, bo wspominaliśmy, rozmawialiśmy przed nagrywaniem, prawda, odnośnie projektów, które obecnie realizujesz, zrealizowałeś, chcesz realizować i jesteś w trakcie. Może kilka słów na temat każdego? Dokładnie. Jest kilka projektów, w których jestem zaangażowany. Pierwszym projektem, oczywiście najważniejszym, jest szkółka Roller Skate. Jest to szkółka, która od jakichś 6 lat tutaj w Częstochowie funkcjonuje. Funkcjonowała bardzo fajnie jeszcze, jak działała nasza wrotkarnia tutaj przy hotelu Scout. Teraz rzeczywiście też nam brakuje takiego miejsca, gdzie możemy sobie spokojnie prowadzić zajęcia, więc jesteśmy też uzależnieni od pogody. Drugim projektem, który też fajnie wypalił, była Akademia Hokeja. Jako że też jestem instruktorem hokeja i gram w hokeja,
no, adekwatnie przenieśliśmy ten hokej na rolki, żeby dzieciaki miały fajną zajawkę. Jednocześnie, żeby to była taka nauka przez zabawę i gra w hokeja. Mhm. Wypaliło to super. Niestety przyszedł wirus i pokrzyżował nam plany, więc to też jest taki projekt, który jest troszeczkę uśpiony i czeka na lepsze czasy, że tak powiem. Oby już niedługo. Oby niedługo. Podobno ma się to skończyć w przyszłym roku. Oby się skończyło. No i ostatnim takim projektem, nie wiem, tutaj mogę pokazać nawet, jest magazyn rolkowy, który gdzieś tam próbujemy wydawać. Jest to jedyny w tym momencie w Polsce magazyn rolkowy Roller Skate Mag. No i teraz będzie drugi numer, będzie to kwartalnik, więc w przyszłym roku myślę już możecie szukać w dobrych sklepach z książkami i gazetami. Mhm. Super, naprawdę. No to jest ambitne podejście do tematu, bo jakby nie patrzeć, naprawdę trzeba dużo czasu temu poświęcić. No dokładnie, na razie to jest bardzo na zajawce, więc tak naprawdę projekt ewoluuje. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jasne. Lecimy sobie z kolejnym pytaniem, takie pytanie troszeczkę tematyczne nasze, treningowe. I co mógłbyś polecić osobom, które chciałby lepiej jeździć albo które raczkują, jakie grupy mięśniowe, partie mięśniowe należy w jakiś sposób wzmacniać, żeby po prostu czuć się też bezpieczniej oczywiście, tak? Mhm. No tutaj najważniejsze są nasze nogi, czyli uda, łydki, pośladki, kolana. Nie chcemy sobie na rolkach zrobić krzywdy, a jednocześnie cała jazda na rolkach opiera się na ugiętych nogach, tak? Czyli nogi cały czas są ugięte. Nie chcemy przeprostów na rolkach, które powodują, że możemy, że tak powiem, zaliczyć glebę i wchodzić sobie na tyłek, na kość ogonową. A to jest niewskazane bardzo. Mhm. Dlatego fajnie jest przed jazdą na rolkach wzmocnić sobie nasze nogi. No tutaj takie podstawowe przysiady, które tak naprawdę bardzo dużo dają. Poprawnie zrobiony przysiad naprawdę wzmacnia nogi i fajnie przygotowuje do jazdy na rolkach. Jasne. Myślę, że może jakoś też fajnie by się sprawdziły na przykład wykroki, w sensie takim, takie ćwiczenie unilateralne, czyli o co chodzi, raz prawa noga, raz lewa, bo są przypadki, że jedziesz, a tu na przykład albo kamień, albo jakaś wyrwa, dziura, dokładnie, jednak nogę trzeba unieść. Dokładnie, na sekundkę. Wszystkie ćwiczenia, wszystkie manewry wykonujemy zawsze na dwie nogi, musimy pamiętać, to jest tak jak teraz bardzo popularna hulajnoga, tak? Mhm. Bo hulajnoga u dzieci bardzo nam skrzywia kręgosłup, bo jest jednostronna, tak? I zawsze jeździmy jedną nogą z przodu. Tak, więc tutaj jest bardzo niefajna sytuacja dla dzieci. Na rolkach mamy tą przewagę, że tutaj zawsze jeździmy na dwóch nogach równocześnie, skręcamy w lewo, w prawo, to nasze równomiernie rozwijamy. Równomiernie się rozwija, obciążenie jest równomierne, więc tutaj jakby nie mamy żadnych zastrzeżeń i dla dzieciaków młodszych, i dla kobiet, które uwielbiają rolki, dlatego że fajnie modelują ciało, uda, pośladki, dziewczyny po prostu kochają. Całe centrum też. Dokładnie. Rzeczywiście naprawdę ma to ręce i nogi. Niestety tak szkoda, że tylko rzeczywiście tej pogody nie mamy na tyle, żeby cały rok śmigać. Brakuje nam takiego miejsca, dokładnie. Kalifornia. Kalifornia. Jasne, w porządku. Polecimy za sekundkę z kolejnym pytaniem, także zapraszam. W sumie ostatnim pytaniem z ostatnim tematem. Powiedz mi, bo słyszałem, tylko nie wiemy oczywiście jak to dokładnie działa, że masz jakiś tam swój fanpage, można się z tobą przez niego kontaktować, umówić na jakąś taką jazdę? Dokładnie, mamy fanpage szkółkowy Roller Skate. Aha. Jest to typowy szkółkowy fanpage, gdzie prowadzimy zajęcia, warsztaty, pokazy i tak dalej. Ale dla wszystkich chętnych, którzy są z Częstochowy albo przejazdem, albo odwiedzają nasze miasto, jest profil na Facebooku Rolki Częstochowa. Mhm. Jak widzimy tutaj na mojej bluzie, nasze logo, Rolki Częstochowa jest to projekt stworzony po to, żeby łączyć ludzi na rolkach. Jest to projekt stworzony, aby ludzie mogli się razem wspólnie spotkać, razem wspólnie bawić na rolkach, robić przejazdy, wyjeżdżać do innych miast, jeździć na night skatingi. Czyli jest to projekt dla wszystkich chętnych, którzy chcą się pobawić na rolkach z ekipą z Częstochowy. Jasne, no super inicjatywa naprawdę. No ważne, żeby tak naprawdę społecznie, nie tylko lokalnie, ale tak bardziej globalnie też łączyć się. Bo słyszałem od Ciebie, że niebawem wybierasz się też na troszeczkę większy taki Tour de... Niebawem startujemy, tak, 9 listopada jedziemy, lecimy w sumie do Holandii, do Eindhoven na skatepark Arena 51, który jest po wielkim remoncie, jest praktycznie największym skateparkiem w Europie. Jedziemy naszą ekipą. W zeszłym roku udało nam się jeszcze przed COVID-em odwiedzić Barcelonę i Wiedeń na rolkach. No, jest to fajne połączenie jazdy na rolkach ze zwiedzaniem miasta. Mhm.
gdzie no, rolki dają nam wolność, swobodę, możemy zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy, więc czekamy tylko teraz, aż ten cały nasz wirus sobie przejdzie i już planujemy następne wypady do innych miast. Jasne, no naprawdę wszyscy na to czekają, liczą. Dokładnie. Dobra, co, myślę, że uda nam się za chwilę, oczywiście nie mnie, bo ja bym się najprawdopodobniej połamał, ale tutaj Rakowi założyć rolki i pokazać wam kilka jakichś trików, także zapraszamy do oglądania. Dokładnie.